Witam wszystkich serdecznie na dzisiejszej premierze o króliczkach. Tak, dokładnie. Moi kochani, dzisiaj sobie porozmawiamy na temat niewidomego, niesłyszącego królika. Dlaczego tak jest i w ogóle, Śnieżka już, słucha. Także wy też słuchajcie, zostawiamy łapki w górę, suba z dzwoneczkiem, ja się nazywam Martyna i zapraszam was na dzisiejszą premierę o królikach. Lecimy! Moi kochani, zaczynamy. Królik niesłyszący. Ja tylko zobaczę, czy tu wszystko działa. Tak, czas leci. Okej, dobra. Mamy dzisiaj sporo, także trochę sobie dużo poczytamy. Królik niesłyszący. W naturze nie miałyby większych szans na przeżycie. Nie usłyszałyby krzyku jastrzębia, kroków skradającego się lisa, czy ostrzegającego tupania swojego kolegi. W mieszkaniu królik jest bezpieczny. To my czuwamy nad jego bezpieczeństwem. Także napotykamy drapieżnego zwierzaka jest prawie niemożliwe. Jak sprawdzić, czy królik nie słyszy? Wystarczy kłaść w ręce, zagrzegotać granulatem, gwiznąć czy zareagować uszami, odwrócił się? Tutaj mamy znaki zapytania oczywiście. Królik niesłyszący jest takim samym królikiem, jak słyszący. Brak słuchu nie usprawnia go, czując drgania podłogi, czy podchodzimy, widzi nas i czuje zapach. Ja tutaj nic nie widzę. O, teraz. Jest o wiele bardziej zrelaksowany. Niepokojące odgłosy nie robią na nim żadnego wrażenia. Można futrzaka nauczyć, żeby przychodził na dany znak, na przykład wyciągnięcie ręki przy pomocy smakołyku. Można prawie wszystkie osiągnąć, a radość z nauki jest wielka i dla królika, bo poświęcamy mu czas i dla nas, bo szybko widać efekty nauki. Ja sobie przesunę. O. Pamiętajmy, żeby nie zachodzić królika od tyłu, najpierw tupnijmy kilka razy lub stawiajmy silniejsze kroki, żeby zwrócił uwagę królika. Poczuje drgania podłogi. Tak. Jeśli nagle podejdziemy od tyłu, królik może wpaść w panikę. Dla niesłyszącego uszaka bardzo ważny jest partner. Obserwując go, królik pewniej się czuje. Może w pewnym zdarzyć się na swojego partnera. Królik między sobą posługują się przeważnie mową ciała. Jeśli uszy towarzyszą, są podstawione, to znak dla niesłyszącego królika, że trzeba uważać, coś jest nie tak. Jeśli niesłyszący królik widzi biały spód ogonka swego partnera, jest to znak w nogi niebezpieczeństwo.
Nie trzeba się obawiać, że królik może nie usłyszeć ostrzegawczego warknięcia. Jednocześnie kolega pokazuje swoją postawą i układem uszu, że nie ma ochoty teraz na towarzystwo, czy że należy mu się pierwszeństwo. Partner to duża pomoc dla królika niesłyszącego. Jest zawsze przy nim, wspiera go, pielęgnuje i słucha za dwóch. Także moi kochani, jeżeli ktoś z was ma króliczka, który tak naprawdę nie słyszy, no to w takich momentach oczywiście no jest to ciężko, oczywiście no nie przywrócimy mu tego słuchu, ale oczywiście jest wspaniały, kochany, tak jak i słyszący, czyli nie stajemy tyłem do niesłyszącego królika. Dlaczego? Tak jak już było powiedziane tutaj, ze względu na to, że królik może się wystraszyć nas. I wtedy my musimy tylko i wyłącznie po prostu delikatnie, tak? Jeżeli mamy właśnie partnera, mamy parkę, mamy kobietę i faceta, no to wspierają się wzajemnie, prawda? Także to jest właśnie to wszystko, na czym bardzo nam zależy. Także moi drodzy, to jest wszystko już na dzisiaj. Ja się cieszę, że byliście. Wy pewnie też. Następna premierka będzie... Uwaga, fanfary. Już wam mówię. 16 lutego, moi kochani, o godzinie 20:30. Także zapraszam, zachęcam, abyście byli w dobrym humorze. Może ja też będę. Nie wiem, co się wydarzy. Mam nadzieję, że jak teraz na prawko chodzę, to nic złego mi się nie wydarzy. Moi kochani, dziękuję, że byliście. Życzę wam spokojnej nocy. Życzę wam super piąteczku. I widzimy się na tym kanale dopiero kiedy? 16 lutego, tak, dokładnie, brawo. No to bardzo dziękuję moderacji wszystkim. Buźka dla was. Jeszcze zostawiam was z królową Egiptu, czyli Kleopatrą. Do następnego.